zadanie polega na tym, może ja przedstawię, czy tam też puszczę filmik i kolega powie wam, na czym będzie polegało. Witam panowie, z tej strony Maciek Kot. Zwracam się do was z gorącą prośbą. My jako skoczkowie w tych trudnych czasach pandemii potrzebujemy waszej pomocy i waszej pomysłowości. Stwórzcie proszę nowy, niepowtarzalny projekt skoczni narciarskiej, z którego wszyscy będziemy dumni i którego będziemy mogli pokazywać kibicom na całym świecie. Z góry dziękuję za pomoc, życzę powodzenia i trzymam za was kciuki w nadchodzącym sezonie. Pozdrawiam serdecznie. Dobra. Mój kolega, jak go nazwałeś? Wasz kolega powiedział, razem wódkę. Proponuję z tych zrobić i skleić. Nie, tu zróbmy wstęp. Tu zróbmy najpierw powiedziane, co jest. Jakąś podstawę. 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 Ale taką? Złączałeś. To jest jeszcze taki łamiącek, jak potrzebuje. Nie, żeby to nie było. Byśmy zrobili tylko dwa tu i tu, byśmy powkładali to. No tak, też nie będzie trzeba. Czy już nie trzeba będzie, wiesz, jak one będą. Dobra, Konar robi jeszcze jedną podstawę, podniesiemy to. To dopieścimy. Panie sędzio, czemu on na drugim gierze? Faul! Panie sędzio! Peter, zabierz swojego zawodnika, bo mi przeszkadza. Kapitanie! Proszę. To na tym, to na tym. O, dobra, mamy to panowie. Doklej to do tego. To już nie trzeba nic kleić nawet, wam powiem. Potrzebujemy teraz grania. Marynka, jest tak skoczna skocznia, że jeszcze na dole się odbijesz drugi raz. Bierze narty w rękę i tu wjeżdża, chce wyciągnąć. Kupi pomóż. Idzie, jedzie, jadą sobie. Mamy pójść zawodnika. Jadą. Tańcyk sobie szarane. Mamy belkę, na belce sobie siada. Mario poka sponsorów od góry. Zespół numer 1 kapitanem zespołu jest Karol. 300 metrów na beton. Tak. Mają sobie najwięcej ekstremalnych wszystkich koszulki. No, wielka jest. Poszedł. Przede wszystkim tamta skocznia, nie wiadomo gdzie powstała. Nasza jest, adres ma już, jakbyście chcieli. Polska! Znajduje się w Spale. Jest, konstrukcja jest dosyć nowa. A karne do akwaparku ile kosztuje? Helikopter w ogniu tutaj. Chciałbym zwrócić uwagę na kształt konstrukcji. Nie ma takiej skoczni jeszcze nigdzie na świecie. Tak. Jak wiemy, skoki narciarskie to sport ekstremalny. Nasz skoczek nie zawsze dojeżdża do końca. Ale jak on wchodzi na górę? U nas nie liczy się odległość, ale celność. Skoczek ma znaleźć się w fazie końcowej dokładnie w tym kwadracie. Jeżeli go odejdziesz poniżej, to traci loty za skrywa. U nas na skoczni za każdy udany, przeżyty skok, skoczek otrzymuje taką oto nagrodę. Fifi ją zrobił, nie pytajcie się. Cześć chłopaki, mam nadzieję, że już widzieliście efekty naszej pracy. Staraliśmy się jak mogliśmy. Wiem, że część projektów była udana, bardziej czy inaczej mniej. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście oglądając ten filmik. Natomiast teraz my rzucamy wyzwanie wam, rzucamy wam challenge. Chcielibyśmy ocenić wasze umiejętności siatkarskie. I nic nie jest tak ważne w siatkówce jak atak na rozgrzewce. Nie przynosi żadnych punktów, ale zawsze jest to ta najefektowniejsza część naszej gry, przynajmniej tak mi się wydaje. Chcielibyśmy ocenić wasze możliwości,
Myślę, że najlepszy gwóźdź wbity przez każdego z was dostanie jakąś małą nagrodę od nas, od naszego sztabu. Także zapraszamy i rzucamy wam wyzwanie.